Witam serdecznie Państwa po raz czwarty już w naszym cyklu odcinków o Nadleśnictwie Lipinki. W poprzednich odcinkach staraliśmy się zaprezentować jakiś wycinek z naszych prac gospodarczych, które w lesie prowadzimy w zakresie użytkowania lasu i hodowli lasu, a także tego, co najważniejsze, czyli ochrony przeciwpożarowej. Dzisiaj temat taki związany z okresem akurat wakacyjnym, urlopowym, czyli nasza rekreacja i turystyka w lesie, oczywiście połączona troszeczkę z edukacją. Chcę Państwa zaprosić dzisiaj na króciutki spacer po utworzonej i otwartej w październiku 2012 roku właśnie przy tej bramie trasy geoturystycznej pod nazwą Dawna Kopalnia Babina. Trasą tą udostępniliśmy dosyć duży obszar, wcześniej właściwie niedostępny dla turystów, terenów pokopalnianych w okolicy Łęknicy i w okolicy Nowych Czapli. Przez lata tutaj prowadzono pozyskiwanie węgla brunatnego. No i w momencie, kiedy zostało to zakończone, teren oczywiście zarósł. Natomiast wszystkie pokopalniane zapadliska, doły pozostały. No i w tej chwili przywróciliśmy to Państwu jako potencjalnym turystom, starając się troszeczkę przybliżyć historię tego miejsca, no i oczywiście zapoznać Państwa z miejscową przyrodą. Serdecznie zapraszam. Za mną jedna z atrakcji trasy turystycznej, Dawna Kopalnia Babina, wysięki podskórnych wód żelazistych. Jedyne miejsce w swoim rodzaju, gdzie możemy zauważyć, jak podziemne wody niosące ze sobą związki żelaza, związki siarki i bardzo dużo innych związków, pewnie połowa tablicy Mendelejewa, następuje wysięk tego na powierzchnię. Ta woda tutaj bardzo mocno chemicznie bogata właściwie jest wodą, która tworzy te okoliczne zbiorniki przy trasie geoturystycznej. I tak jak Państwo za momencik zobaczycie, podobnie jak tutaj, tak i tam właściwie nie ma życia biologicznego. Jest to na tyle chemicznie zmieniona woda, że jednak życie biologiczne nie ma prawa tutaj funkcjonować. W tej chwili znajdujemy się na wieży widokowej, która powstała na ścieżce geoturystycznej, została oddana do użytku w roku 2014 w maju i od tej pory służy turystom, również mieszkańcom, do podziwiania wspaniałej panoramy, jaka się rozciąga tutaj dookoła. Dzisiaj mamy bardzo kiepską widoczność, natomiast przy dobrej widoczności widać Sudety, widać nawet Śnieżkę. A w tej chwili możemy podziwiać największy zbiornik wodny pokopalniany, jaki tutaj powstał, tak zwaną Afrykę. Czyli w nazewnictwie fachowym jest to łuska C, z której wydobyto ponad 1 000 000 ton węgla brunatnego. Na terenie łuku Morzakowa wydobywano węgiel brunatny, ale również iły ceramiczne. I tam zbiorniki wodne, które powstały w wyniku eksploatacji iłów ceramicznych, w tej chwili do tych zbiorników już dotarła roślinność różna, między innymi trzciny, inne rośliny wodne. Natomiast na zbiornikach, gdzie wydobywano tylko węgiel brunatny, no te zbiorniki wyglądają tak właśnie jak ten, gdzie praktycznie nie ma jeszcze żadnego życia biologicznego, nie ma żadnej roślinności. Natomiast możemy też podziwiać półwysep, który nosi nazwę Grzbiet Słonia. Koniec tego półwyspu, jeśli ktoś ma odrobinę wyobraźni, no przypomina zanurzonego w wodzie głową słonia. Znajdujemy się na pomoście w połowie zbiornika Afryka. Tutaj 2 lata temu silne ulewy spowodowały obsunięcie się ziemi i odsłonięcie pokładu węgla. Ten pokład zalega dosłownie kilka metrów pod warstwą ziemi. Jest to taki stan rzeczy, jest efektem działania lodowca, który zniekształcił warstwy geologiczne nawet do głębokości 230 metrów. Warstwy węgla, które zalegały na około 100 metrach głębokości, zostały porozrywane, wypchane pod różnym kątem, między innymi również tak płytko jak ten pokład, który obecnie widzimy. Na terenie kopalni Babina wydobycie węgla prowadzono 2 metodami. Metodą odkrywkową i metodą podziemną. I o ile zbiornik Afryka jest efektem wydobycia węgla metodą odkrywkową, to w tej chwili znajdujemy się w miejscu, gdzie węgiel wydobywano metodą podziemną.
Takie kopalnie podziemne likwidowano tak zwaną metodą na zawał, czyli usuwano część szalunków i wtedy teren się zapadał. W tym przypadku mamy efekt po zapadnięciu tego terenu dosyć płytki zbiornik wodny. Las, który tutaj rósł, został zalany i w tej chwili widać kikuty drzew, które w wyniku tego zalania uschły. No i przez jakiś czas jeszcze będą widoczne. Mam nadzieję, że choć w pigułce to zachęciliśmy Państwa do tego, żeby już spokojnie i wolniej sobie odwiedzić trasę geoturystyczną Dawna Kopalnia Babina. Tym bardziej, że nie jest to wycieczka aż tak długa, ponieważ sama trasa ma niespełna 5 km. Zapraszamy tym bardziej, że możliwość wejścia na ścieżkę jest w trzech miejscach: Łęknice, na wysokości Przewoźnik oraz Nowych Czaplach. A ponadto dla grup zorganizowanych nadleśnictwo jak najbardziej, co zaznaczam nieodpłatnie, może udostępnić przewodnika, profesjonalnego przewodnika, który chętnie opowie o tym miejscu i przybliży historię zarówno i geologii i tego miejsca jako perełki przyrodniczej Nadleśnictwa Lipinki. Żegnamy się z Państwem i zapraszamy na kolejny odcinek już niebawem.